Szanowni Państwo, witam w nowej sali obrad Rady Miejskiej w Mogilnicy. W dniu dzisiejszym odbyła się sesja. Planowałem, że będzie to sesja zwyczajna. Niestety musiała odbyć się sesja nadzwyczajna. Sprawy piliły ze względu na decyzje, jakie musiałem pilnie podjąć w dniu dzisiejszym. Niestety z przykrością stwierdzam, że Rada Gminy, część radnych Rady Miejskiej w Mogilnicy podjęła złe decyzje, tak mogę powiedzieć, dlatego że te decyzje, czyli nieprzegłosowanie upoważnienia do podpisania aneksu na termomodernizację ośrodka zdrowia w Mogilnicy, jak również remont i termomodernizację budynku OSP w Otalęży, obciążą budżet gminy dodatkowymi środkami. W tej chwili stoję przed takim zadaniem. Czy zrezygnować z któregoś z zadania gminnego, czy powtórzyć sesję Rady jeszcze raz i po raz kolejny wytłumaczyć radnym, że ich decyzja naraża gminę albo na zaciągnięcie kredytu komercyjnego na zadania, które praktycznie zostały zrealizowane, czyli ośrodek zdrowia w Mogilnicy i docieplenie i remont remizy OSP, czy po prostu zrezygnować z któregoś z zadań. Myślę, że przykład dzisiejszej sesji pokazuje jedną sprawę. Zanim Państwo podejmujecie decyzję o wyborze radnych, należy podjąć mądrą decyzję. Ta mądra decyzja powinna się przekładać na to, że obojętnie kto jest wójtem, burmistrzem w danej gminie czy prezydentem, powinien mieć ludzi, którzy przyszli do Rady, aby pracować. Niestety, przykład dzisiejszej sesji Rady, dobrze, że nagranej przez telewizję mazowiecką, pokazuje, że niektórzy radni przyszli po to, żeby prowadzić destrukcję w tej gminie. Jest mi z tego powodu przykro. Powiem i nie ukrywam, że jestem troszeczkę zdenerwowany tą sytuacją. Przykro mi, że zadania, które zawsze realizuję sprawnie, realizuję według planu, który jest dobry dla mieszkańców, dla gminy, bo staram się rozwiązać Państwa zadania, nie znajduję zrozumienia wśród części radnych. Mam nadzieję, że Rada Gminy podejmie refleksję i na kolejnej sesji nadzwyczajnej, którą planuję, aby była zwołana w poniedziałek, podejmie decyzję upoważniającą mnie do podpisania aneksów do przyznanych już wcześniej pożyczek. Dodam tylko, że te pożyczki są korzystne, ponieważ one w 30-40% są umarzalne, więc Rada Gminy korzysta z dobrych środków, ze środków Wojewódzkiego Funduszu, oprocentowanych na poziomie 2,5-3%. Ale żeby podjąć taką decyzję, trzeba rozumieć, trzeba mieć wiarę w to, co robi burmistrz, to, co ja proponuję i jednocześnie być gospodarzem. Niestety wśród części radnych takich radnych nie ma. Dziękuję.